I o tym, drodzy Państwo, dlaczego tak się dzieje, ale co możemy też z tym zrobić? My wszyscy już za chwilę z naszym gościem, którym będzie Ola Rajewska. Tydzień temu. Bardzo dobrze się zapowiada. Wbrew naszej tezie wygłoszonej chwilę wcześniej, i tu widzimy dzieciaki ćwiczące, bo to też nie jest tak, że unikamy generalizowania, a zawsze Państwo wiedzą, że wszyscy nie ćwiczą. Część nie ćwiczy. Aleksandra Rajewska, dziennikarka sportowa, organizatorka akcji Poćwiczone, ćwiczy. Ćwiczy i zachęca te młode kobiety do tego, żeby aktywność fizyczną uprawiać. Fajnie, że powiedziałeś dziennikarka sportowa, bo myślę, że to właśnie też naszym zadaniem dziennikarzy sportowych jest zachęcać młodych ludzi do uprawiania sportu, sportowców, także w ogóle środowiska sportowego, ale oni to robią i ja bym chciała, żeby takich inicjatyw jak tutaj, tą, którą Państwo widzą, czyli Poćwiczone, było coraz więcej, bo to jest jakiś sposób, żeby te fatalne statystyki poprawiać. A w rolę dziennikarek sportowych mogły się wcielić również dziewczynki, które brały udział w akcji, prawda? Tak, tak. To znaczy Poćwiczone to moja inicjatywa, ale oczywiście ona by się nie odbyła, gdyby nie Milena Sadurek, olimpijka, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w siatkówce, która poprowadziła ten trening i była, myślę, wielką inspiracją też dla dziewczynek. One podczas tego wcielenia się w rolę dziennikarek mogły okazję przepytać Milenę, jak to zawodowym sportowcem jest być, jak to jest już być po tej karierze sportowej. Mogły podpytać. No i właśnie to też jest bardzo ciekawy temat, bo my zachęcamy te dzieci do uprawiania sportu. Część z nich być może złapie tego bakcyla i zostanie ostatecznie zawodowym sportowcem, ale to nie jest cel sam w sobie. Myślę, że nie powinien być. Chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby aktywność, po prostu się ruszać. Te zajęcia, te ćwiczenia, ten cały trening w ramach Poćwiczone był bardzo ciekawy, bo on nie był nudny. To była zabawa. To była też szansa, myślę, dla tych dziewczynek na nawiązanie fajnych relacji koleżeńskich. Była praca w grupach, w zespołach, była praca w dwójkach. To było też zadanie nie tyle sportowe, ale też trochę takie myślenie na głowę. Mieliśmy różne hasła, te dziewczynki musiały reagować na nie, no i właśnie odpowiednio fizycznie reagować. I może to jest największe wyzwanie, jakie stoi przed nauczycielami WF-u, aby te lekcje były ciekawe, żeby dzieci nie chciały rezygnować, bo boli noga, boli brzuszek, posiedzę sobie na ławce tylko z telefonem w ręku. Tak, tak, tylko mam wrażenie, że tutaj gdzieś mówimy dużo o WF-istach, o tym, że być może te lekcje nie są ciekawe, ale mówimy też o takich podstawowych ćwiczeniach, o jakich, Łukasz, wspomniałeś. Przewrót w przód, kozłowanie piłki. Bodajże w tych w statystykach 57% nie potrafi skakać przez skakankę. To nie są nudne ćwiczenia. My sprowadzamy je być może do nudnych, no bo właśnie czym jest nuda? My nie możemy na nią narzekać w dzisiejszych czasach, bo odpalamy komórkę i mamy tam zastrzyk dopaminy. Tam się dzieje wiele ciekawych rzeczy. I też nie uważam, że to złe. Nie uważam, że teraz powinniśmy odkładać wszyscy komórki, mówić dzieciom, nie, nie używajcie telefonów, bo drodzy Państwo, my sami ich używamy i to też trzeba najpierw spojrzeć na siebie, na to, jaki przykład dajemy dzieciom w domach, no bo ciężko wymagać od dziecka, żeby ćwiczyło, jeżeli mama i tata w domu nie ćwiczą, nie mają tego przykładu. Bardzo ważne. Aspekt, tak. Oleńko, poruszasz, bo apelujemy do dzieciaków, mówimy o WF-istach, tak. Często bardzo zaangażowanych osobach, świetna kadra. Na mojej drodze stawali zawsze świetni ludzie, ale może tutaj apel teraz do rodziców i do dziadków, prawda, żeby się razem wszystkich ruszyć. Wszystkich, którzy nas oglądają, tak jest, żeby ten przykład dawać nie mówiąc, bo to nie działa. Zresztą my sami wiemy, jak ktoś nam o czymś opowiada, to pomówić sobie może. Słowa może mają moc, ale czyny jeszcze większą, więc jeżeli my przykładem pokażemy. Łukasz, na co cię stać, jak śpiewał Piotrek Kubicha z zespołu Dokładnie, Finny. Dokładnie tak. Więc ja myślę, że jeżeli chodzi o te akcje, to jest bardzo fajne i to będziemy robili, będziemy kontynuowali, mam nadzieję, i będziemy te dzieciaki zachęcali do uprawiania aktywności fizycznej, ale zaczynajmy od domu, od właśnie rodziców, od dziadków, żeby te dzieciaki faktycznie miały przykład. To, co też powiedziałaś, to nie jest tak, że wszystkie dzieci nie ćwiczą. Oczywiście statystyki są fatalne. Też ja wrócę jeszcze do jednej kwestii, bo Kasiu, powiedziałaś o tych zwolnieniach z WF-u, że być może no, zwalniamy się, bo zajęcia nie są ciekawe.
No nie, no nie będzie w życiu tak, że zawsze będzie ciekawie. No w tych zajęciach trzeba uczestniczyć, nawet jak się czasem nie chce. Trzeba trochę gdzieś to przyłamać. Wylać. Dokładnie tak. Ja dziś usłyszałam, że jednym z powodów zwolnień z WF-u było to, że dziecko się pociło. No rany boskie, ludzie, no na WF-ie trzeba się tego się nie da. To może ku przestrodze dla rodziców, zwłaszcza dziadków teraz oglądających nas, mających pociechy, troszczących się o nie, taki filmik przygotowaliśmy. Proszę zobaczyć, jak będzie wyglądał państwa syn, jeśli będzie unikał lekcji WF-u. Zobaczmy. It's been a rough day for this young fan. So he had this foul ball that he could not make the play on. Then this ground ball he couldn't make the play on. As Ackley swings and misses. Then the ball boy said, well, let me get, and they could, I mean. But he got the ball, but Michael. He got the ball, and he's a good sport about it. To może być państwa syn. Tak, ja mówi refleks. Refleks, którego zabrakło. Chyba, że okulary może były nie tak no może, dobrane. No ale bo... a skąd te okulary? No często okulary się pojawiają właśnie w konsekwencji tego, że siedzimy wlepieni zamiast, w prawda, skakanka czy tak, ten, to... I ja też nie chcę tutaj tworzyć bajek i mówić, że odejdziemy nagle od technologii, że dzieci będą z tego mniej korzystały, ale też trochę program Poćwiczone z hashtagiem ma na celu przeniesienie tej aktywności fizycznej nawet do internetu, czyli odhaczenie się w internecie, pokazanie koleżankom, kolegom, ej, ja już dzisiaj mam poćwiczone, dziś poćwiczyłam, tak, i zachęcenie. Ja powiem szczerze, że na mnie to działa. Jak widzę, że moje koleżanki już są gdzieś tam na Instagramie, oznaczyły, że już są po treningu, pobiegane, coś porobione, mówię, nie, no dobra, no nie będę dzisiaj gorsza, trzeba się wziąć do pracy i też poćwiczyć. Zauważyłam, gdzie poćwiczone też będzie jeszcze w najbliższym czasie? W szkołach. Chciałabym, żeby było w szkołach, ale chciałabym, żeby ten program także był organizowany nie tylko w ramach lekcji WF-u, ale po WF-ie, żeby był szansą, aby mamy z córkami mogły się integrować i właśnie wspólnie uprawiać te aktywności fizyczną, czyli podczas, bo Poćwiczone, jak zresztą sami słyszycie i państwo słyszycie, to jest program skierowany do dziewcząt przede wszystkim, bo jeżeli chodzi o statystyki, no to tutaj też to wygląda nieco gorzej. Dziewczynki rzadziej ćwiczą, też w tych statystykach. To jest w ogóle wiele badań wymieszanych, te statystyki. To są gdzieś liczby z 2019, 2021 roku. Nie mamy tych najbardziej aktualnych. Ja mam nadzieję, że one nie będą jeszcze gorsze, bo i tak już wygląda to wszystko wspólnie, źle. Tak, żeby były lepsze. Taki challenge dla mam, żeby zachęcały. Dziewczynki, czy my już musimy kończyć? Musimy. Bo widzę, że jak łapię się za ucho, to znaczy musimy dobrze. To postawię kropkę. Zachęcamy państwa do tego, żeby uprawiać aktywność fizyczną, nawet jesienią i zimą, bo tak jak dziewczynki podczas Poćwiczone mi powiedziały, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Piękna puenta od Oli Rajewskiej. Tak. Ćwiczymy z Olą, nie tylko z Olą, ćwiczymy po prostu. Drodzy państwo, Aleksandra Rajewska, dziennikarka sportowa, organizatorka akcji Poćwiczone. Dzięki, tak, Ola. Jest, bardzo dziękuję. Dziękujemy też państwu za dzisiejsze spotkanie. Błyskawiczne, szybkie, ale jutro 8:30 będzie tak dłużej jest i będzie równie dobrego sympatycznie. Dobrego dnia życzymy państwu. Do zobaczenia jutro. Kłaniamy się.